Przedstawiciele struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zorganizowali we wtorek, 11 września, w Centrum Kulturalno-Artystycznym konferencję prasową dotyczącą podpisania porozumienia koalicyjnego PO Nowoczesny i Tomasza Śmietanki odnośnie wspólnego startu w tegorocznych wyborach samorządowych. W konferencji uczestniczyli m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz, przewodnicząca Nowoczesnej na Mazowszu, Katarzyna Kalinowska, przewodnicząca w Radomiu, Andrzej Halicki, szef PO na Mazowszu i Rafał Rejkowski, przewodniczący radomskich struktur PO. Obecni byli też przedstawiciele lokalnych struktur obu ugrupowań, Renata Wołos i Tomasz Trela oraz kandydaci na radnych, m.in. do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Z list Koalicji Obywatelskiej wystartują do Sejmiku m.in. obecny wicemarszałek Rafał Rajkowski, przedsiębiorca Łukasz Kwiecień oraz burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka jako kandydat bezpartyjny. Ja jako burmistrz gminy od 20 lat jestem samorządowcem, który do tej pory nie miał żadnej legitymacji partyjnej, samorządowcem, który jest gotowy wspomagać wszelkie inicjatywy ponadlokalne, ponadpartyjne, które służą zacieśnieniu współpracy dla dobra poziomu lokalnego, regionalnego i krajowego. Burmistrz podkreślił też, że pozostaje kandydatem bezpartyjnym związanym z lokalnym ugrupowaniem. Jednak w wyborach do Sejmiku lokalne stowarzyszenie nie ma szans. Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej, stowarzyszenie, którego byłem współzałożycielem przed 20 laty, skupia ludzi, którzy sympatyzują z różnymi siłami politycznymi, którzy mają różne poglądy społeczne, gospodarcze, ale najbardziej cenne dla nich jest dobro w społeczności lokalnej, czyli samorząd, czyli budowanie wspólnoty terytorialnej ponad podziałami. Dla nas dużo ważniejsze od szyldów partyjnych, od tego, z jakiego szyldu partyjnego startujemy, jest ważniejsza Polska, przyszłe pokolenie, Mazowsze i to, w którym kierunku ono będzie się rozwijało. Inicjatywę, która nakazuje nam dobrze współpracować ze sobą, bo rzeczywiście ten interes lokalny, interes kozienicki czy mazowiecki jest nadrzędnym i on powinien głównie nam przyświecać. Taka jest idea samorządu. Katarzyna Kalinowska przedstawiła informacje na temat wspólnej listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy i Nowoczesnej, do Sejmiku Mazowieckiego, Rady Powiatu i Rady Gminy w Kozienicach. Uczestnicy konferencji podkreślali, że ich działania mają służyć, tak jak do tej pory, rozwojowi lokalnemu. Jedno, to co się udało w reformie samorządowej, to widać bez wątpienia wśród wszystkich samorządów, choćby województwa mazowieckiego. W szczególności widać to również na ziemi kozienickiej. To dzięki temu dobrym wyborom mieszkańców Kozienic, ziemi kozienickiej, ale i tej południowej części Mazowsza wybieracie Państwo sprawnych samorządowców, którzy potrafią zmieniać Wasze miasta, Wasze miejscowości. I świetnym przykładem tych zmian są właśnie Kozienice. Porozumienie podpisane bazuje na rozsądku, na kompetencji i na wspólnej wizji rozwoju miasta i gminy Kozienice. I w ramach tej Koalicji Obywatelskiej budujemy przyszłość naszego samorządu, przyszłość naszej małej ojczyzny, ojczyzny, która jest nam najbliższa, ojczyzny, którą jesteśmy związani urodzeniem bądź świadomym wyborem. W trakcie konferencji burmistrz przedstawił wizualizację nowego Centrum Kozienic, która już wkrótce pojawi się na billboardzie na rogu ulic Warszawskiej i Legionów w Kozienicach.